Witam serdecznie, moi drodzy widzowie, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować dotychczasowe karty limitowane. Taki pliczek już tego mam. W sumie 44 sztuki. Zaczniemy od zespołów, gdzie mam najwięcej limitek, czyli najpierw mamy Hiszpanię. I mamy takich oto zawodników. Sergio Ramos, Alvaro Morata, Gerard Piqué, Isco i David De Gea. To jest piątka Hiszpanów. Dalej. Niemcy. Neuer, Miller i Werner, czyli trzech. Dalej mamy Argentynę. Dybala, Icardi i Messi, czyli też trzech. Coutinho, Neymar i Gabriel Jesus, to jest trzech z Brazylii. Teraz mamy trzech z Belgii: Lukaku, De Bruyne i Hazard. Teraz Francja. Pogba, Mbappé i Griezmann, czyli również trzech zawodników z Francji. Dalej mam trzech zawodników z Australii. O dziwo, bo naprawdę Australia już ma trzech zawodników na kartach limitowanych: Cahill, Jedinak i Lecky, czyli trzech zawodników. Z tego, co tak patrzę cenowo, to są to jedne z tych rzadszych kart limitowanych, szczególnie Jedinak. Jak na razie wyszedł gdzieś w Polsce, w starter paku, w dużych puszkach, różnie się go trafia. Teraz przechodzimy już do reprezentacji, gdzie mamy dwie karty limitowane: Anglia, Harry Kane i John Stones. Dalej Szwecja. Toivonen i Forsberg. Dwóch z Urugwaju, Cavani i Suarez. Dwójka z Meksyku, Lozano i Hernandez. Dwójka z Islandii, Sigurdsson i Finnbogason. No i teraz już zawodnicy po jednej sztuce z reprezentacji: Portugalia Cristiano Ronaldo, Chorwacja Modric, Dania Eriksen, Lewandowski z Polski. Tutaj mamy bardzo rzadkiego z Arabii Saudyjskiej: Fahad Al-Muwallad. Matic z Serbii. Kolejny rzadki: Ki Sung-jaeng z Korei. Navas, Kostaryka. Mané, Senegal. Salah, Egipt i Shaqiri, Szwajcaria. Tak to, moi kochani, wygląda. 44 karty limitowane na dzień dzisiejszy. Piszcie w komentarzach, ile wy macie limitek, czy macie może jakąś, której ja na razie nie mam. Zobaczymy. Tak więc to by było wszystko, moi drodzy, dzisiaj na filmie. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.